Witam wszystkich, z tej strony Zen, a to jest Never Return Online. Tak, ostatnio wbiliśmy się tutaj do koszarów orków i musimy zrobić parę rzeczy, tak? Musimy zabić jeszcze Droktu Zjadacza Elfów i Kragmara Dipskara. Nie, bo już chyba zapiłem. Ludspira już zabiłem, czyli Zjadacza Elfów i Dipskara musimy zabić. I to myślę zrobimy. A co tutaj jest? Jeszcze? Oczywiście nie mogę nic zrobić z tych, co jest później. Ewentualnie co? Naramienniki? Trafienie krytyczne. Mogę, może być. Zrobimy to. Tego nie robiłem wcześniej, nie? Robiłem jakiś pancerz, który jest bezużyteczny. On wygląda jakoś inaczej. Wygląda trochę inaczej. Tak jakby lustrzane odbicie? Jo, lustrzane odbicie. A, na razie. Okej, okay, zjadacz elfów tu jest. On pilnuje tych drzwi. Złodziejstwo. Zobacz, szybko go zabijemy. Oraz dostał się zarzy jakiś. Zrobimy tak. Szybko go zajmujemy, kiedy jesteśmy wzmocnieni. Dokładnie. To koszar. Obok kiełbasy wiszą kości trupy. Dobra, nie ma sprawy. Ochronny symbol. To jest dla kogoś, jakiegoś kapłana czy kogoś, bo jest bronią. Okej, okay. Czyli możemy otworzyć tutaj. Tak. Bijemy się na stole. Niech będzie. Oczywiście dostaliśmy, nie ma po co, dostaliśmy Giant Lockbox. Ile już mamy? 10. Bardzo szybko się zdobywa. Okej, okay, dobrze, że nie podszedłem wystarczająco blisko do tamtego, bo... Tam jest... łapka, ale i tak nie ma sensu, żebyśmy tam podeszli. Tu nic nie ma? To idziemy dalej. Nie ma powodzenia, nic ci się nie uda. Wytoczył toporu, żeby skinąć. Powodzenia. No, zabijemy. Nie był za silny. O, gin. Pas wielu strzałów. Maksymalna liczba. A zaraz. Preview. To też jest z bossa przedmiot. I sobie to zostawię. Ktoś mógłby chcieć to kupić. Po prostu. Jako przedmiotek dla specjalnego klienta. Okej, okay, tu nic nie widzę. Zbroja łuskowa szturmu. Weźmy gdzieś, gdzie mamy więcej światła. Ewentualnie zróbmy coś takiego. Na pewno jest dużo lepsza niż to, co mam. Obrona i
po prostu dwa buffy z obroną. Okej. Okay. Jest ładniejsza, więc wezmę. Okej. Okay. I mogę dać tutaj urok wsadzić. Ale uroki będę mógł dopiero sobie ulepszać, jak spotkam się z tą bredą, która da mi taki cosik do ulepszania uroków. Tylko, że to dla obrony będzie buff. Teraz chcę tędy przejść, żeby wrócić do tej kolesiuby. Ja. Tajemne przejście. Tak? Dokładnie. Nie, nie zdradzę waszej pozycji, nie ma sprawy. Fine work. Defeating those warband leaders will hamper the orc advance considerably. Na pewno. Raporty z pola walki. The immediate problems in town are starting to be under control. However, we are constantly hearing rumors of all sorts coming in from the field. Adventurers like yourself are seemingly never short of tales. Naturally, the inns and taverns seem to be the best place to hear these tales. However, a cheerful campfire also sees tales told. Talk to the well-informed harper who shares this outpost with me. Go and learn what rumors he has to share. Okay, czyli to jest właśnie to zadanie z Fandry. Łopoty przy rękach. We've received word from Protector's Enclave. Sergeant Knox has once again requested your aid. Return to Protector's Enclave and talk to Knox at the Hall of Justice. Okej. Okay. Skrytowierza to jest zadanie dla drużyny. With the warband leaders and the Grunsch warders defeated, only one obstacle remains. The orc commander, Vancey Bloodscar. Vancey is a vicious orc who bears a powerful spell scar that grants her strange abilities. Gather your companions. You'll need help defeating the orc. Okej. Okay. Czyli mam trzy zadania i jedno mamy do wykonania sam. Najpierw sprzedam mistrzowi nagrody. Najpierw kupię od niego, bo mogę na pewno jeden kupić. Jedno to kupię. I teraz tak, to zostawię, to zostawię. Tu sprzedajemy śmieciów troszkę. Dany kapłan. Zaraz, to jest to co, okej. Okay. Zostawiłem. Magiczny fokus, drogocenny przedmiot. Znowu nie widzę teraz tych. Tam, bo tamtych nie można sprzedać. Okej, okay, sprzedajmy to. To jest co? To jest po prostu zbroja, którą sobie zrobiłem. Okej, okay, nie ma sprawy. Uroki. Na razie zostawię trochę tych uroków. Zobaczmy, co to za rzeczy, które mi tu zostawiło. Ja, tyle mam śmieci. Niezdenerwowany przedmiot. Nie dzięki. To jakiś słaby pierścionek. Okej, okay, przebicie pancerza. I tu obrona. To na 17 poziomie. Na następnym poziomie będę szybko mógł to wziąć, więc to zostawię. To trafienie krytyczne zamiast przebicia pancerza, ale większe. Tak, oczywiście, że to wezmę. Okej, okay. To sprzedam mu jeszcze to. Sklep. Sprzedajmy to i kończymy. Idziemy gadać z dobrze poinformowanym harfiarzem. Tak. Znam wiele historii z pola bitwa. Poszukiwacze przygód dużo rozmawiają przy ognisku. Moje pogłoski to opowieści zaczerpnięte od innych poszukiwaczy przygód. Mogę ci powiedzieć o tylu rzeczach. Jakieś pogłoski, które mogą mnie zainteresować? Z tych rzeczy. Okej, okay, czyli zróbmy nowa przygoda. Pierwszy gest. O nie, Power Ranger. Okej, okay, dobra. Akceptujmy to. Aha, bo to są. Tak. Okej, okay, nie ma sprawy. Na przykład to porozmawiaj z elfką. Gdzie to jest? Porozmawiaj. Nowa przygoda jest piątka. Czyli to tutaj będzie po prostu po wyjściu. Okej, okay, zróbmy tamto. Nie wiem dlaczego przyszedłem tak zamiast na tam, na przekru. No. Po prostu wprost. Po prostu pójdziemy sobie. Nie musimy się przejmować i tak.
Zaraz, my musimy pójść tu do skrytowierzy. Raczej nie wyjdziemy sami tutaj. No. Okej, chcę tu wejść. Dołączyliśmy do kolejki. O! Shift 1. To jest dla 3 graczy. Okej, nie ma sprawy. Jeszcze tylko jeden ziom musi to zaakceptować. Mam nadzieję, że zaakceptuje. Dobrze. To idę walczyć z tamtymi orkami. O, dobrze, wzięło mnie. To wykonamy tego questa. Mam nadzieję, że to nie będą lecieć. Okej, mam 12 poziom, ale Pepita chyba gwałtownie ten prezydentowi moją działu. Okej, nie ma sprawy. Czyli wykonujemy. Okej, dobra, on jest silny. Oni oboje są silni. Okej, jestem nędzarzem, nie ma sprawy. Czemu oni wszyscy są tacy silni? Co oni mają tu do zrobienia? Dlaczego tacy silni ludzie idą robić te zadania? Dobra. Ja dostałem przynajmniej tam. Okej, nie ma sprawy. Okej. Nie, spoko, ja sobie tu postoję tylko. Nie ma sprawy, w którą stronę mamy iść? Prosto. Czemu? Nawet nie zdążę nic zrobić. Co ja wam zrobiłem? Dlaczego ludzie na 70 poziomach wykonują tu zadania? Co mi to zmieni, kiedy nie będę mógł zrobić nic? Chciwość. Wszystko na chciwość. Okej. Ja, jak to są uroki 5 poziomu, to ja się nie dziwię. Oni muszą mieć bardzo wysokie poziomy. Normalnie coś takiego nie ma możliwości wypaść. Mi, w każdym razie. Tak, tak. No, spoko. Ja chciałem normalnie wykonać sobie zadanie. Tak, to ten ziom po prostu wszystko rozwala. Co tam jest? Oczywiście Pepita to już wszystko rozwaliła, tak? O, shit. Coś to jest? Zwyczajna mistrza potęgi. Zrobimy tego. No. Tego mam na myśli tego. Okej, jest boss, do którego ja nie mam możliwości za szybko podejść. Ale to jest wkurzające. Dobra, idźmy tutaj. Pepita tak bardzo wyskoczyła do tego zioma. Nie wiem dlaczego, ona już go zabiła. Zaraz. Weźmy. Kwiatek tu jest. Gwiazdokwiat. Okej, a tu? Agatowy kryształ, okej. To są chyba ważne rzeczy. Tutaj do misji, do wykonania. Okej, co tam? Nic nie zdążę zrobić. Oni są w drużynie? Nie, oni nie są w drużynie. O, przewrócił mnie, powodzenia. Okej, spoko. Chciwość, chciwość. Oczywiście Nerlit bierze potrzebę na wszystko. Głupio, żebym ja tu wziął potrzebę, no bo nic nie jestem w stanie zrobić. Dlatego nie lubię tych dungeonów. To jest głupie, że ludzie tam na najwyższych poziomach. Okej,
co ja mu mogę zrobić? Nic. On używa jakiegoś swojego gównianego skilla i... Ginger Shroom. Okej, mam trzy przedmiotki. Jakieś takie, które na końcu mogę użyć, żeby coś z nimi zrobić. Co z tego, że oni mają 12 poziom, kiedy ich umiejętności są na 70 poziomie? No właśnie, tak jak ta kolesiowa, tak szybko zrobiła i zabiła ich wszystkich. Nie podoba mi się to. I co z tego, że to jest tork wygłodniały? Yeah, zadałem troszkę obrażeń. Czemu ten pies tak skoczył? Tak bardzo się cieszę z tego powodu. O, mogę użyć tego. Okej. Jojo, już dostałem jakieś rzeczy. I co z tego? Była pułapka. Ale co z tego, skoro oni już tak daleko biegną? Ja nawet nie mogę... Aha, okej, okay, spoko. Nic nie widzę po bokach. Po lewej nie, nic. Nerelic zaczął biec bardzo daleko, bardzo szybko. No ja oczywiście nic nie zrobię. Nie, ja chcę iść tędy. Bo z kolei ja tu na solo nie jestem w stanie nic zrobić. Szkoda, że na dungeona nie można na solo pójść na 70 poziomie. Przynajmniej oni by się tutaj nie ten. Przed walką sposób na rzecz zabrać drużynę. Nie ma sprawy. To to ma zaznaczenie. No. Mansi Bloodscar. To jest pół orczka. Okej, okay, nie ma sprawy. Okej, okay, nie ma sprawy. Dałem w ogóle... No, 180 tysięcy obrażeń. A ta... ten 70 tysięcy obrażeń. Co to ma za znaczenie w ogóle, żebym jak cokolwiek tutaj robił? Okej. Okay. Mamy jakąś wiedzę. To jest agatowy kryształ do odblokowania podczas badania podziemi. Oczywiście, że skrzynia jest zamknięta, bo co tam? Tu jest jeszcze jeden przedmiotek musiałby być i tu jeszcze kolejne dwa i coś by było zrobione, a tak to nic. O, przynajmniej jest tu jakaś wiedza do odblokowania. Okej, okay. Tonicznego wezwania. Czytajmy dalej. Umieść błyskogrona, grzymbir i gwiazdokwiat na piedestale. Umieść agat oraz niebieski zielony kryształ na piedestale. To było co? Tutaj. Wieże? Tak. Czyli mogłem się cofnąć i zobaczyć, co to robią, ale... Tak, skrzynkę mogę dopiero później odblokować. Coś tam... bez sensu. Będę miał 70 poziom, to będę sobie chodził. Na dungeony. A, mam 17 poziom. Fajnie. Co z tego? Podkręcony cios, bo tutaj nic innego nie ma sensu. Teraz to. Dodatkowy punkt. Nie ma sprawy. Co tutaj mógłbym? Efektywność kondycji. Uzdrowione tymczasowe punkty trzymałości. Albo stalowa obrona. Siłę o wartości iluś procent obrony. W sumie to jest dobre. Mam... Okej, nie mam zadań dodatkowych. Tutaj kliknę odrzuć. Jestem smutny z tego powodu, że nie dam rady normalnie wykonać tych zadań. No ale trudno. Teraz musimy pójść wykonać nową przygodę, w której musimy porozmawiać z jakąś elfką.
No i zobaczymy. Tutaj mam dużo miejsca? Mam jeszcze trochę miejsca. Uroki. Nie, też bez sensu, żebym brał potrzeby na te uroki. Tak nawet nie wiem, czy nie byłbym w stanie się z tymi ludźmi dogadać, bo nie ma wykonanych wystarczająco dużo zadań. Mam 17 poziom i nie mam możliwości zrobić żadnej interakcji z innymi graczami. Czy to nie jest bez sensu? No ale trudno, tu jest tylko jedno wyjście z tego miejsca, no dobra. Ty, sprzedam ci jakieś śmieci w sumie. To? Jakiś rabat, okej, nie ma sprawy. Nie, nie mam śmieci, które mogę ci sprzedać, ale mogę sobie wziąć dwa pierścionki. Założyć. Przybicie pancerza na przebijający pierścień. I tutaj obrona zamiast trafienia krytycznego, nie ma sprawy. A, oczywiście, no dobra, niech ci będzie. Pójdę po prostu tak. O, ktoś ma jakiegoś wodnego konia, czy coś w stylu żywiołaka? To jest Rydwan jakiś, z nim biegną konie inne. Co on tutaj robi w ogóle? Dobra, idźmy porozmawiać z tą elfką, o której chce nam... nie pamiętam, jak się nazywał ten człowiek, który zrobił tą misję. Ale porozmawiamy z elfką. O, ten ma jakiegoś slada. Jakiś demono jeszczurca czy coś. Coś takiego. Nie, slad! Nie, to są te pozysferowcy, którzy tak się nazywają. Okej. I... Ruiny Black Daggera, nowa przygoda. Zaraz. Tutaj to mam? Okej, to jest za silni dla mnie są ci ludzie tutaj. Czemu... Co wybierzesz? Istoty zamieszkujące domu posiadają znacznie wyższy poziom niż twoja postać. Walka może się okazać dla ciebie za trudna. Przez co możesz podnosić więcej porażek. A, tu jest jakaś... Zaraz. Nie rozumiem. A, okej. Aż tutaj? Okej, spróbujemy. Mam nadzieję, że to jest odpowiedni na mój poziom. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie tak za bardzo nie zabiją. Wysoki trakt. Okej. Tędy. Jest... Którym oni mają poziom? 23. Tu weźmiemy i zeskoczymy w dół. Ale jestem mądry. O, shit. Zrobimy tak. 6 poziomów wyżej niż ja. Mam nadzieję, że tu nie ma takiego problemu. Okej. Okay. Możemy porozmawiać z elfką. Jesteś ty? Nie. Tu? O, w dupę, ile tego jest? Dlaczego to tak było się wczytuje? Mam nadzieję, że to nie jest jakiś półgodzinny quest. Uhuhu. Trochę tego będzie. Nie wiem czy... O, dobra. Już się wczytuję. Po prostu musiało chyba dużo rzeczy pobrać albo coś. Patrzuję pliki, bo co tam. Kursora myszy. Wciśnij klawisz F2. Okej. Zobaczmy, co to jest za miejsce. Nowa przygoda. Przestraszona elfka, okej. Bez urazy, ale to się nie... Chyba przez SS nie czyta. Nie wyglądasz na zbira, pomóż mi proszę. Zapali mnie i chcieli zrobić coś strasznego. Jesteś cała? Chyba tak, ale proszę, pomóż mi. Okej. Pokonaj porywaczy. Muszę pokonać porywaczy i w ten sposób uratuję przestraszoną elfkę. Okej, tam są porywacze. Mają 17 poziom, więc nie jest źle.
Okej, czemu on czytał coś? Niezidentyfikowany pierścień. Tu miałbym do niej wrócić. Nie, najpierw zobaczę tu na bok. Może ktoś tu umieścił coś. O! Shit. Dobra, wrócę do niej. Niech już jej będzie. Zobaczymy, co tutaj ciekawego przygotował dla nas twórca tej misji. Weźmy, bo... Okej, miałem na szczęście tylko jedną ranę. Przestraszona elfka, bardzo dziękuję. Ale czy możesz mi pomóc dotrzeć do wyjścia? Oczywiście, poczekaj tutaj. Wyjście jest tutaj. Tutaj wtedy wszedłem. Jesteś 100 metrów od wyjścia, może nawet mniej. Ale dobra, musimy przejść przez cały dungeon. Oczyść kanały 1. Ja nie będę musiał chyba wracać do niej za każdym razem, kiedy coś tam będzie tam zadanie jakieś. Mam nadzieję, że nie. Oczyścić kanały 1. Aha, muszę. Okej. Nie wiem, czemu to nie jest oświetlone. Okej. Pokonaj zabójców. Tym razem to są zabójcy. Okej. Kult smoka. Okej, jest jeszcze kultyści. Kończono jeszcze kultyści. Porażający pas znalazł. Okej, zaraz, co? Na autorze widzisz ślady krwi i kości. Czujesz się bardzo dziwnie. Okej, nie ma sprawy. Tu nic więcej nie ma? Okej, nie ma. No, zróbmy tak. O, nie pozwolił mi wykonać mojego tego. No, zróbmy tak. Ochronny post muszowy. No dobra. Podniosłem to. Witalny pasek. Okej, dużo znajduję rzeczy takich, które są dosyć w porządku. Obrona albo przebicie pancerza. Kradzież życia albo odbicie. Dobra, to jest dobre. Obrona i kradzież życia. Nie wiem, co to są za rzeczy. Okej, co to jest? Czarny księżnik plagi. To przebicie pancerza. Zamiast obrony. To jest... Okej, dobra, nie ma sprawy. Go, go, Power Rangers. Okej, rekrut, rekrut, rekrut. I rekrut, i żołnierz. Okej. Dobra, nie ma sprawy. Musimy zabić... O, ilu ich jest? Okej. Chodźcie tutaj. Rekruci was pozabijają. No. Okej, nie ma sprawy. O! Tu jest duże czarnołuski. Jeszcze do ludzi to są po prostu. O! Zabiliśmy. Okej, przynajmniej jest nas piątka, ale ja chyba nie jestem rekrutem. Jestem trochę lepszy niż rekrut. Rezyduum. Mam już jeden gold. Jedną sztukę złota. O! Kurczę, ale oni są silni. Inne komposy po prostu. Okej. Okay. Znikowany przedmiot. Mniejsza mikstura lecznicza. Coś jest? Nie, tu nic nie ma. Czemu przedmioty, które najwyraźniej zostały dodane, nie są tam?
do używania. Go, go, Power Rangers, cały czas. Dobra, ten odcinek będzie nieco dłuższy w takim razie. O, przerwał mi. To nie ma sprawy. Jojo. Jeszcze tego. Jojo. Wyjmę masturki. Rośliny. Rośliśmy jak w Power Rangersach też. Ludzie rośli, kiedy mieli ta rzeczy ten. Ale ty jesteś silny, nędzarzu. Okej. Okay. Przynajmniej cię pokonałem. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś za dużo więcej rzeczy. Okej, okay. Złowrogi zbrojny żołnierz. Aha, to jest tam okrutny horror, czy jakoś tak. To jest ta zbroja sama latająca. Okej, okay, nie ma sprawy. Idziemy go szybciej. Okej, okay, idziemy dalej. Coś tu więcej? Nie. Rozmawiam z kom. Okej, okay, zrobiłem wszystko. I dostaliśmy okrutny miecz dwuręczny. O, przynajmniej dostaliśmy coś dobrego z tego wszystkiego. Oceń. Dostanie 3. Dostanie 3, bo tutaj ten brak. Daj nagrodę. 50 punktów tych mogę dać. Dobrze. Tagi. Nastawienie na walkę, zdecydowanie. I jest nie, na pewno nietypowe. I dla samotnika jest lepsze. Okej. Okay. Robimy tak. I ja mu dałem moje te. Astralne diamenty? Tak, ja mu dałem astralne diamenty. Dobra. Niech będzie. A gdzie ja mogę wyjść? Którym to ja mogę wyjść? Nie mogę? Okej, okay, co było napisane, coś hejterze, ale nie zdążyłem tego przeczytać. Okej, okay. Ale to jest wszystko. Daj napiwek za opublikowane zadanie. Okej, okay. Nie ma sprawy. W tym miejscu skończymy ten odcinek. Tak, a w następnym odcinku od razu co zrobimy, to będziemy w enklawie protektora przy sierżancie Noxie. Także do zobaczenia na samym odcinku. Na razie.